Hej, cześć, witajcie z tej strony Gratis i zapraszam was na odcinek z Robloxa Manic Mining. Nie wiem, czemu nie miało być mani jak mining, szczerze mówiąc, moi drodzy, ale wygląda całkiem obiecująco. Jest jakaś jedna duża kopalnia, tutaj są jakieś pierdoły. No, mapa nie wygląda jakoś na zbyt dużą, ale jak widać, tą kopalnię można rozbudować, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego, moi drodzy, wyjdzie. Jak wejdziecie do gry standardowo, link w opisie. Widzę, że mamy jakieś upgrade'y, możemy za diamenci, których nie mamy, możemy też zwiększać szanse na złoto pracowników i tak dalej. Dobra, na razie zacznijmy sobie rozszerzać. Czy chciałbyś rozszerzyć? Tak, chciałbym. Teraz co mam, po prostu tłuc? Tak, i zbieram pieniądze. Tylko ile? Po 5 jakoś? A, to się będzie pojawiać. Ty to zawsze będę zbierał tu diamenty? A mogę ściany bić? Nie mogę ściany bić. Dobra, rozumiem motyw. A, i się będą pojawiać po prostu. Najsik. Czyli tak, zbieram diamenty. A czemu teraz zbieram diamenty, a nie pieniądze? Dobra, zobaczmy. Aha, bo tu mogę diamenty sprzedawać na pieniądze. Dobra, czyli możemy zupgrade'ować. Możemy kupić pierwszego pracownika, który będzie kupował. Czy on ma 5 miejsca? Jak mam to rozumieć, że ma 5 miejsca, że 5 uderzeń będzie robił? Tak. I będziesz szedł to sprzedać, czy gdzie będziesz szedł? Mam 850-34. A, będziesz oddawał diamenty, czyli to oddajesz diamenty. Niech będzie. Mogę mu też zwiększyć plecak albo zwiększyć siłę. I to wszystko robię za pieniądze. Mogę też szybkość, moc uderzenia. Bardzo chętnie za 0 sobie zwiększę. Za $300 mogę zwiększyć na kolejne, więc zwiększymy sobie na kolejne. Mogę sprzedać resztę. Mam 700 coś tych. I możemy poszerzyć. Tak, poproszę. I tu za 375. Uuu, jest merchant jakiś. Dobra, miejmy sporo. Dzień dobry, co tu się dzieje? Uuu, mogę kupić jakieś... Automatycznie wykopujesz. Plus 50% siły. 50% siły? 50% siły. Plus 25% siły. Okej, kupmy takiego, taki toporek. W sensie... Pierwszy, drugi pickaxe, niech będzie. W takim razie, bang, bang. Zrobione. I teraz tak, co możemy tu jeszcze kupić? A, możemy to kupić za przyspieszenie na diamenty albo szczęście. Za godzinę, na za 200 robuxów. Dobra, niech będzie. Czemu nie? Game boost. Nie wiem, czy będziemy wtedy razy dwa dostawać? Elucidator w ogóle, to jest z SAO. Tak mi się wydaje. Sword Art Online. O, zamieni wszystkie, ale czy na stałe? Na złoto? Wykop wszystkie, to myślę jednorazowa jest, szczerze mówiąc. Mjolnir, bloki, kosa. Dobra, tu mamy trochę pieniędzy, tu mamy skrzynki, które możemy kupić. Game passy, pieniądze razy dwa. Diamenty. Diamond ore, ale to w sensie, że to będą cały czas. Tak mam to rozumieć. Dobra, kupmy sobie na razie coiny razy dwa. To będzie przyjemne, szybkie, najsik. Proszę bardzo, zrobione. Na razie i tak diamentów nie możemy, więc postarajmy się trochę kopać. Nie wiem, czy teraz kopię po dwa. Więcej kopię niż dwa zdecydowanie. Holy Jesus. Tamten dalej będzie kopał sobie w miarę mało. Ja postaram się wykopać trochę więcej. To potrzebujemy za 500. Czyli tak, będzie mi się trafiało czasami również złoto, co pewnie będzie mi dawało więcej pieniążków, jeśli chodzi o to. I bardzo przyjemnie. Tylko muszę też czasami sobie rozwijać tych swoich ludzi. Co prawda nie będzie to pewnie za bardzo opłacalne, ale niech będzie. 1700. Zwiększyć szanse na złoto, zwiększyć pracowników. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym momencie powinienem się po prostu rozkopywać dalej. Dalej i coraz dalej. I rozwalamy, bang. Rozwalamy i zbieramy. Za każdy dostaję 4. Jakiś bonus dostałem też, nie wiem za bardzo. Właśnie, bo ja mogę jeszcze na to zmienić. Wyekwipowany. Ile dostaję teraz? Po 10 sztuk, nice. Tak, chciałbym powiększyć. O, tu jest jakiś... On mi na złoto zamienia. Holy Jesus. Czy on będzie się... nie masz mi co zamienić. Nie masz mi co zamienić. Nie masz co zamienić. Jakby... Chodź, teraz tu się pojawiło. Chodź, pojawiło się, chodź. O dobra, idzie któreś. Nice, zmieniłeś na złoto. I teraz tak. O, razy dwa jest złoto. Dobra, rozumiem wszystko, jasne. Najsik, co prawda i tak większość roboty teraz ja wykonuję, ale niech będzie. No, zabrałem ci. Nie podobało mu się chyba to, że mu zabrałem. Ale możemy kupować też większe toporki, lepsze w sensie. Muszę też sprzedać... O, ale żeś mi tu zamienił. Nice, to było ładne. To też ładne, muszę przyznać. Pozbieram sobie wszystko po drodze i myślę, że będę w stanie zrobić sporo. Bam, bam. 5000 monet. Możemy kupić
więcej pracowników, żeby oni coś tu robili. Nie wiem, czy to będzie ich prędkość też, siła ich. Myślę, że plecak byłby najsensowniejszy, więc kupmy im jeden plecak. I niech sobie tu coś powoli działają i sprzedają. Tylko oni mi... Aha, bo oni mi odkładają diamenty, ja muszę je sam sprzedać, rozumiem. Ten tu chłop mi tu wszystko na złoto pozamieniał. Dobra, zobaczmy co tu dalej. Czy jesteśmy już w ogóle dalej niż ta osoba, która była obok, czy nie? Nie, jeszcze dwa byśmy musieli kupić. Jeden. I dwa. O, dalej na razie nie ma nikogo więcej. Okej, ciekawie. Tu za 1000. A możemy jeszcze za 1000 kupić. Już będziemy dalej, tak? A, już będziemy dalej. Go. Dalej nie ma nikogo. Okej. Ciekawie. No dobra, teraz zbieramy się powolutku z powrotem. Pyk, pyk. Mam game boosta cały czas. On tam widzę, że zamienia mi wszystko na złoto. Pyk. Tamtego mi zaraz zmieni. Ale dobra, sobie w kolejnej, jak sobie wrócę, to sobie sprzedam. Czyli będę miał teraz jakoś z 2000. Wy tu widzę również powolutku sobie działacie. Pyk. Aha, bo mogę mieć razy dwa, niech będzie. Upgrade'y upgrade'ami. Czy będę dalej w stanie coś kupić? Ja to postaram się wam trochę wyczyścić. A ty gdzie idziesz? A szedłeś aż tu, żeby zamienić to na złoto, naprawdę? To jest poświęcenie. Mógłbyś podchodzić do tych większych tylko i zamieniać je w złoto. Wtedy byłoby zdecydowanie lepiej. Ale biorąc pod uwagę to, że ja teraz sobie zdobywam po 10 za uderzenie, tak naprawdę to ci moi pracownicy robią praktycznie nic, bo sami w trójkę są w stanie uzbierać ile? Jakoś 18 diamentów? To jest 0,0 nic tak naprawdę. No ale no coś tam sobie pracują. Kupujemy dalej. No dobra, jest. 1250, stać mnie. Uuu, jakiś mega giga kamień. Mega giga kamień. Czy ja mogę go bić już cały czas? Czy on zniknie po jakimś czasie? O kurde. Jest! Dobra, skopany. Czy on się pojawi za jakiś czas znowu? Czy na razie nie? Jak mam to rozumieć? Bo na razie nie mogę dalej rozkopywać. Jestem ciekaw, bo na razie nie mamy również diamentów. I nie wiem, czy mam traktować diamenty jako coś, co się nie pojawi. Czy muszę na przykład swoją kopalnię zaupgrade'ować? Bo jakby na razie nie widziałem takiej opcji, żeby robić upgrade jakiejś kopalni swojej. Ale zobaczymy. Zobaczymy, mam 1000, więc będę w stanie dostać jakieś może 8000? Może coś takiego? Zobaczymy zaraz. A rebirtha możemy zrobić za 7500. Tylko czy jak zrobimy rebirtha... możemy kupować upgrade'y. Pytanie jak to... Dobra, zróbmy rebirtha. Usuwa naszą kopalnię, dobra. Usuwa nasze gemy i nasze coiny. Czy chciałbym wykonać rebirtha? Dobra, wykonajmy rebirtha. A i teraz odblokowaliśmy nowe złoże, żelazo. Czemu jest plusik? Soul gemów. A dlaczego mi soul gemy? Dlaczego są mi soul gemy? Tak, chcę kupić pierwsze pole. Zbieram po dwa. Zbieram po dwa. A, bo to jest era żelaza teraz. Dobra, czyli zbieraliśmy jakiś węgiel czy coś takiego. I teraz zbieramy tak. A skąd mam w ogóle te pieniądze teraz, co mam? 1300. Skąd ja to wziąłem niby? Nie rozumiem troszeczkę, ale niech będzie. Czyli tak naprawdę jestem w stanie sam wszystko zrobić do ostatniego etapu praktycznie. Ale tutaj już druga wysepka kosztuje 1300, to dlatego pracownicy są. Żeby pomagać potem i przyspieszać. Wszystko jasne. Tylko czemu ja nie dostaję teraz już tyle, co dostawałem za to? Siema. No, ty już nie masz to dla mnie nic ciekawego, jeśli chodzi o to. I nie mam też możliwości, w sensie musiałem sprzedać. Czyli teraz dostanę niecałe 500 tak naprawdę. Ja dostaję tylko 2. Dlaczego dostaję tylko 2 za uderzanie tego? Bo jakby nie mogę nic z tym zrobić. Nie. Czyli sprzedaję. A dostałem 1000, bo mam razy 2. Niech będzie. Zbieramy to żelazo i zobaczymy, gdzie jesteśmy w stanie tak naprawdę, jak daleko się dokopać. Bo po tym pewnie będzie jakaś kolejna właśnie. Tam na przykład jak było, że więcej diamentów czy coś. Tak, ale mało strasznie tego leci. Dostawałem po 10. Bang. 1700 potrzebne teraz. Wydaje mi się, że to albo jeszcze kolejne i będzie mag. Więc mag jakby nam zamieniał na złoto, to byłoby fajnie. Ale, a, bo teraz już dostaję po 4. Po 4, no. A czemu to się nagle w złoto zamieniło samo? Jak to działa? Teraz już co 4 dostaję. Może z każdą kolejną się dostaje więcej. Dobra, zaraz kupimy kolejną tą. Kolejny expand i zobaczymy. Dajemy to, 3000 monetek.
Pyk, pyk, pyk. I zobaczmy, jak to tu wygląda teraz, jak kupimy. I bam! Po 4 dalej. Ale no mogłeś zamienić akurat jakiekolwiek inne, a nie akurat tamto, które rozwaliłem, ale niech będzie. A nie mag. Czyli muszę tobie zostawiać jakieś rzeczy, żebyś mógł coś tam robić tak naprawdę sensownego. Kupujemy poszerzenie. Kolejne kosztuje 2600, ja potrzebuję do tego 1400, czyli 700 razy 5, czyli jakieś 220, 250, coś takiego. No, 270 bardziej, no coś takiego. Zamienisz któreś? To zamieniłeś? Dobra, niech będzie. Proszę bardzo, robię. I tak jestem w stanie całkiem szybko robić ten progres, szczerze mówiąc. Co prawda nie wiem, czemu właśnie po te 4, chyba że to działa tak w ten sposób, że żelazo jest jakby mocniejszym surowcem, przez co wymaga, jakby daje mniej. Jeśli jakikolwiek sens to ma. 4400, tam wymagane 2600. To nawet spoko, to nawet spoko. Tak będę sobie to tłumaczył, że po prostu żelazo jest twardszym surowcem, więc wypada go, nie wiem, mniej. Co trochę jest więcej warte, ale to już kolejna kwestia. O, duża skałka, to zawsze przyjemne. To już po 8 dostaję, razy 2. Czyli tak, a wcześniej dostawałem 10, razy 2 było 20. No to może tak to właśnie wygląda, może tak to twórcy zrobili. Żeby trochę więcej pieniędzy i tak dalej, żeby to jakoś tak wolniej się przechodziło. Rozszerzamy. Kolejne za 3000. Ha, jaki byłby sens zostawania na danej strefie? Chyba że właśnie potem już jest to tak bardzo drogie, że nie można tego zrobić w inny sposób. Po prostu trzeba kupować pracowników i tak dalej, żeby oni tam zbierali, bo nie da rady w to zrobić, tego zrobić szybciej. Nie wiem, może ja się nie znam, może tak właśnie jest. A może po prostu szukam za dużo rzeczy. A właśnie, tam to zamieniłeś, to bardzo mądre bym powiedział. Ile potrzebujemy? 3000. Myślę, że już powinienem mieć 3000. Z tego, co tutaj sobie nazbierałem na spokojnie, ale i zaraz kupujemy to i zobaczymy, co tu będzie. Wydaje mi się, że jeszcze z 2 czy ze 3. No, jeszcze ze 3. Żebyśmy mieli ten duży kamulec, taki wielki. Tu 3500 potrzebne aż. A kolejny będzie kosztował wtedy jakieś 4 albo 4,5, czyli po prostu potrzebowalibyśmy z 7000 albo 7500, żeby coś zrobić. To są skrzynki, a jak kupię skrzynkę za 2000, to co będzie w skrzynce? Jaka jest szansa, że... Chyba, że tu wypadają... A tu wypadają kilofy. Aha! To dlatego może się opłacać za to. Okej, dobra, wszystko jasne. Ale ten jest gorszy chyba od mojego. Plus 10% siły, mam plus 50% siły, więc nice. Dobra, 4800. Czy kolejna będzie kosztowała też 4 albo 4,5? No, tak jak myślałem, po 500 jakoś się zwiększa. Więc cały czas chodząc tu jesteśmy w stanie coś tam zrobić. Dobra, już sporo wyprzedziliśmy go tak naprawdę, więc za 4300. I jest ostatnia. Jest ostatnia, to też dostajemy po 4. Czyli jesteśmy w stanie tak naprawdę to rozwalić i jesteśmy w stanie zrobić kolejnego rebirtha, który da nam w teorii kolejny upgrade do strefy żelaza. W sensie nie, ze strefy żelaza do kolejnej strefy. Pytanie, jaka będzie kolejna strefa. Na pewno duży kamień jest o tyle wygodny, że można stać w miejscu, tłuc go, zbierać. On sobie zniknie, po jakimś czasie sobie wróci i tyle, więc w teorii można nawet na awku sobie działać przy nim. Ja postaram się wrócić, zobaczyć ile potrzebujemy tak naprawdę na rebirth, żeby zobaczyć co potrzebujemy, w sensie ile pieniędzy na kolejną strefę. Dobra, tu po 8, to oczywiście zawsze do zwirania. Złoto bardzo przyjemne, diamenty pewnie będą razy 3 albo 4, coś takiego, znając szczęście. Dobra, 400 coś. Pyk, pyk, 15 tysięcy jest potrzebne na rebirtha, to powiem wam, że to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o rebirtha. Dopiero mamy 4800, więc muszę chwilkę jeszcze dozbierać. Dobra, według moich skromnych obliczeń około 1000-1100 powinno nam wystarczyć. Jeszcze zbierę te wszystkie złote, bo to jest bardzo przyjemne do zbierania. Może tu od razu mag jakieś kolejne stworzy? Może to? Idealnie, dobra. 1100 powinno wystarczyć, biorąc pod uwagę, że mam mnożnik razy 2. Powinno być lekko ponad 15 tysięcy i jest lekko ponad 15 tysięcy, więc rebirth. I mamy złotą, okej, tylko inne złoto niż tak jak wtedy było. I teraz to daje mi po 8 dostałem? 4, 4, a z bonusem, dobra, czyli dostaję normalnie, jak wcześniej dostawałem. Tylko teraz już po 6 jest warte. Więc jestem w stanie zarobić 700, no całkiem sporo, jeśli chodzi o pierwszą. Sklep myślę, że się nie będzie zmieniał i cała reszta też, tylko jestem już na kolejnym rebirthie, więc jestem w stanie po prostu zarabiać więcej i mieć kolejne jakby ery, epoki, czy nie wiem, jakby to określać jeszcze inaczej.
Tam widzę, że ktoś ładnie poleciał. Tu ktoś ładnie popłynął, ma sporo pracowników. Leci sobie, ale to jest podstawowa, ta, nie wiem, kamienna era, czy coś takiego. A ja sobie mogę już złoto kopać na spokojnie. Tak, mam na razie najwięcej ryberków i... O, skrzynka ile daje pieniędzy? Holy Jesus, ile to dało? Bardzo dużo. Nie wiem jeszcze do czego to. Może to będzie wykorzystywane, te soul gemy będą wykorzystywane jakoś do polepszania naszej postaci. Ale póki co nie widzę takiej opcji, więc póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać w sekcji komentarzy. Polecajcie odcinki również w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i pa, pa!